Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli widzicie na ekranie dzwoneczek, naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo subskrybuj. Jeśli tego nie uczyniliście wcześniej, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego materiały uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do coraz szerszej publiczności. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie naszego kanału. Dziękujemy tym, którzy nas wsparli. Możecie być pewni, że wasza pomoc. Mądrze zostanie wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu i reklamę. Jeśli coś dobrego możecie jeszcze uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod filmem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby spotkać się z nami, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, Łapka w górę. W 1891 roku w kolonii Lisowice pod Działoszynem w rolniczej rodzinie Antoniaków urodził się Szymon. Nielekko się żyło Antoniakom, więc Szymon w wieku 16 lat wyjechał za pracą do Niemiec. Po powrocie z Niemiec ożenił się w 1913 roku z Marianną Ptak i zamieszkał u niej w Trębaczewie. Rok później powołano go do armii carskiej, gdyż mieszkał w zaborze rosyjskim. Wtedy urodziła mu się córka Marianna. Wybuchła I wojna światowa. Szymon walczył w Przemyślu i pod Radymnem. W zgniłej lipie dostał się do austriackiej niewoli. Ponieważ znał doskonale języki niemiecki, polski i rosyjski, Austriacy mianowali go tłumaczem. Potem wysłano go do Wiednia i przydzielono do zakładu zegarmistrzowskiego. Ukończył tam szkołę zawodową, uzyskując kwalifikacje zegarmistrza. Po wojnie wrócił do Trębaczewa i otworzył swój warsztat zegarmistrzowski. Dwa lata później urodził się syn Franciszek, a w 1926 roku druga córka Rosalia. Obeznany z Austrią, Niemcami i Rosją, mając otwarty umysł i szerokie uzdolnienia, Szymon ludzi leczył, bańki stawiał, zęby rwał i wykonywał usługi techniczne. W tym czasie Szymon przeżywał przebudzenie duchowe. Jako gorliwy katolik był śpiewakiem pogrzebowym. Pewnego dnia w jego ręce wpadła adwentystyczna książka Nasz czas i przeznaczenie tego świata, która diametralnie zmieniła jego życie. Zakupił książki o historii chrześcijaństwa, liturgii, żywotach świętych i pismo święte. Dochodził prawdy i szukał Boga. Wiele czasu poświęcał na studiowanie Pisma Świętego, spisywał swoje wnioski, sporządzał notatki. Poznając Pismo Święte, był zachwycony jego prawdami, był zdumiony, że nie słyszał ich w Kościele i, będąc tyle lat katolikiem, nie znał ich. Pod wpływem Biblii pobożnie żył. Zauważył, że Kościół odszedł od wzorców biblijnych i uczył doktryn niezgodnych z Pismem Świętym. Dyskutował o tym z ludźmi, ale przeciwko Kościołowi nie występował. Wieści o biblijnych zainteresowaniach Antoniaka dotarły do księdza Ignacego Hartlińskiego, proboszcza parafii świętej Magdaleny w Działoszynie. Proboszcz nie był z tego zadowolony, ale na razie nie reagował. W 1926 roku zmarli w Bobrownikach majętny Białek, a w Trębaczewie ubogi Leszczyk. Kondukt pogrzebowy Białka i kondukt Leszczyka prowadzony przez Antoniaka zeszły się w kościele parafialnym świętej Magdaleny w Działoszynie. Proboszcz Białka umieścił na katafalku przed ołtarzem, a Leszczyka na podłodze obok. Po poświęceniu trumien polecił Leszczyka zabrać na cmentarz i na niego czekać. Rodzina Leszczyka prosiła proboszcza, że zapłaciła za pogrzeb i można odprawić mszę pogrzebową w kościele jednocześnie za obu zmarłych. Hartliński nie zgodził się. Szymon wstawił się za leszczykami, udał się do zakrystii nakłonić proboszcza, by odprawił mszę za obu. Ksiądz Kanonik uparł się, że odprawi mszę tylko za białka, a Szymonowi rzekł: Niech śpiewak bierze ciało i prowadzi na cmentarz. Po odprawieniu mszy i pogrzebu za białka, proboszcz przybył na pogrzeb leszczyka. W parafii zawrzało, że proboszcz bogatemu odprawił uroczystość, a ubogiego potraktował skromnie. Hartliński, wiedząc o oburzeniu parafian, winił za to Antoniaka. W niedzielnej mszy proboszcz z ambony publicznie wyklął Antoniaka. Śpiewaka, zegarmistrza Strębaczewa, który czyta diabelskie pisma, wyklinam! Zakazał korzystać z jego usług śpiewaka wiodącego kondukty pogrzebowe. Wtedy Szymon stanął na środku kościoła, odśpiewał pieśń ku Bożej chwale i pożegnał się z parafią, wyszedł. Od tej pory ksiądz Hartliński Uprzykrzał mu życie jak tylko mógł. Nadszedł wrzesień 1939 roku. W okopie pod Działoszynem niemiecki generał Dill rolnetą lustrował teren. Polski żołnierz zamaskowany na Janowej Górze zauważył odbłyski słońca od szkieł lunety i podał na miary artylerii. Pocisk trafił. I Dil zginął. Na jego cześć w czasie okupacji Niemcy nazywali działoszyn Diltal. W Odwecie hitlerowcy spalili działoszyn i okoliczne wsie. W Trębaczewie spłonął dom Antoniaków. Szymon odbudował prowizoryczny dom. Prowadził w nim punkt zegarmistrzowski, z którego korzystali Niemcy. W październiku 1940 roku złożono donos na Antoniaka. Przyjechali Niemcy, przeszukali dom, książki, Biblię i jego notatki, zapakowali do kufra, każąc zanieść mu na furmankę. Gdy Szymon niósł kufer na wóz, jeden żołnierz chciał go kopnąć, ale drugi kolbą karabinu zablokował kopnięcie. Także aż karabin odbiło. Szymona z żoną i synem, furmanką odstawiono do Gestapo w Wieluniu. W piwnicach Gestapo w Wieluniu przetrzymywano około 400 osób. Wśród nich znalazł się Szymon z żoną i synem. Wreszcie zabrano go na przesłuchanie. W pokoju było trzech Niemców. Szef Gestapo siedział przy biurku, na którym były rozłożone książki, Biblia i notatki Szymona. Drugi, protokolant, pisał na maszynie, a trzeci, Heinz, stał przy piecu. Szef rozpytywał go o jego przeszłość i czym się zajmuje. Był obeznany z Biblią. Zadawał mu pytania o proroctwa mające związek z Trzecią Rzeszą i toczącą się wojną. Szymon wyjaśniał, powołując się na proroctwa biblijne, że Hitler uderzy na Rosję i wojnę przegra. W tamtym czasie, kiedy Niemcy wygrywali na wszystkich frontach, twierdzić, że Hitler wojnę przegra, było szaleństwem. Szef Gestapo odrzekł. Przecież podpisaliśmy ze Stalinem pakt o nieagresji, a ty mówisz, że będziemy z Rosją wojować i wojnę przegramy? Szymon rzekł, bo tak jest napisane i tak będzie. Zaistniała sytuacja, wyglądała na dyskusję o proroctwach i apokaliptycznych bestiach, niż na przesłuchanie. Szymon uderzył pięścią w stół i zdecydowanie oświadczył. Jest napisane w księgach, że wojnę przegracie. Ja daję sobie za to głowę uciąć. Stojący przy piecu Heinz wskazał palcem na Szymona, mówiąc: Jaka ordynarna bestia! Zabić bestię! Szef odpowiedział: Heinz, to nie wszystko go zabić. On tu głową gwarantuje. Poczekajmy, a okaże się, czy mówi prawdę. Jeśli mówi prawdę, będzie żył, a jak nie, to go rozstrzelamy. Po krótkiej naradzie protokolant napisał na maszynie dokument o mniej więcej następującej treści. Ja, Szymon Antoniak, oświadczam, że w wypadku wojny z Rosją, jeśli Trzecia Rzesza ją wygra, ja i moja rodzina zostaniemy skazani na rozstrzelanie. Jeśli przegra, zostaniemy uniewinnieni. Gestapowiec podał dokument Szymonowi i rzekł, jeśli wierzysz w to, co mówisz, podpisz. Nastała cisza. Niemcy czekali na reakcję Szymona. Teraz ważył się los jego i rodziny. Szymon przeczytał dokument i podpisał. Szymon wrócił do aresztu. Po trzech dniach zszedł do piwnic Heinz i wrzasnął. Ci. Z tymi książkami zbierać się na rozstrzelanie. Wyprowadzono Szymona z Marianną i synem na schody. Stojący u góry szef krzyknął do hańca. Hańc, Heinz, czemu ty tych ludzi straszysz? Szymon rzekł, mnie możecie zaprawdę rozstrzelać. Ale żonę i syna wypuśćcie, bo oni są niewinni. Gestapo kazało im wracać do domu. Oddało książki, Biblię i zapiski Szymona. Furmanką z Wielunia wrócili do Trębaczewa. Za pół roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. W okupowanej Polsce nie było wolnej prasy i radia, więc Szymon nie wiedział, co się dzieje na froncie. W końcu zimy 1943 roku, gdy Szymon naprawiał zegarki, zobaczył przez okno, że pod dom podjechało Gestapo. Dwóch Gestapowców weszło do domu. Eskorta została na zewnątrz. Jednym z nich był szef Gestapo z Wielunia. Niewysłowiony lęk ogarnął domowników. Szymon przerwał pracę, zdjął lubkę z oka. Stając przy jego warsztacie, nieznany mu gestapowiec rzekł. Dobry majster. Szef dodał. I dobry polityk. Szef zapytał Szymona. Pamiętasz, jak zeznawałeś u nas, że będziemy z Rosją wojować i przegramy? Tak, odpowiedział Szymon. Gwarantowałem wtedy głową, bo tak jest w Biblii napisane. Ale przerażony krzyknął. Panowie, ale przecież wojna się jeszcze nie skończyła. My już tej wojny nie wygramy, kontynuował gestapowiec. Nasze wojska zostały zniszczone pod Stalingradem. Miałeś rację. Ty i Twoja Biblia mówicie prawdę. Będziesz żył. Wyrazili swoje uznanie dla jego wiary, a szef gestapo rzekł: Sam bym chciał tak wierzyć. Pożegnali się i odjechali. Nigdy się już nie spotkali. Bóg pozwolił Antoniakom przeżyć wojnę, a Proboszczowi Hartlińskiemu nie. 3 września 1939 roku, gdy Niemcy zajęli Działoszyn, zastrzelili go na placu Kościoła Świętej Magdaleny. Po wojnie Szymon wybudował nowy dom w innym rejonie Trębaczewa, w którym zamieszkał z rodziną. Proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Piwowarski, odwiedzał go po kolędzie i nakłaniał, by wrócił do kościoła. Panie Antoniak, wróć pan do kościoła! Szymon odpowiadał, że to nie on, ale kościół, ma wrócić do zasad biblijnych i wiary apostolskiej. W 1969 roku zmarła jego ukochana małżonka Marianna. Dziesięć lat później zmarł Szymon w wieku 88 lat i został pochowany obok niej na cmentarzu w Trębaczewie. Dla Szymona Antoniaka Pismo Święte. Stało się regułą postępowania, najwyższym autorytetem wiary i podstawą światopoglądu. Pozostał wierny zasadom Pisma Świętego, gdy ksiądz Ignacy Hartliński wyklął go publicznie, nazywając Biblię diabelskimi pismami. Z jego powodu Szymon znosił wiele przykrości, ale nie cofnął się w swojej wierze. Przed Gestapo zagwarantował głową za wiarygodność Pisma Świętego. Niezachwiana wiara w autorytet Biblii ocaliła mu i rodzinie życie. Około 604 roku przed naszą erą Bóg polecił prorokowi Jeremiaszowi spisać prorocze zapowiedzi o Judzie. Baruch, sekretarz Jeremiasza, pod dyktando proroka spisał wszystko, co mu Bóg objawił. Jeremiasz nakazał Baruchowi, aby odczytał zwój ludowi w świątyni Jachwe w Jerozolimie. Gdy wieść o tym dotarła, do książąt i dygnitarzy kazali przyprowadzić Barucha celem odczytania im treści manuskryptu. Gdy Baruch odczytał im poselstwo od Boga, przerażeni proroczymi zapowiedziami, Postanowili, że król musi je poznać. Poszli na dziedziniec pałacu i powiadomili o tym króla Jojakima. Jojakim zażądał, aby mu przyniesiono i odczytano księgę. Gdy sekretarz królewski odczytał monarsze część tekstu zapisanego w kolumnach, król ją odcinał nożem i wrzucał w ogień przy którym się grzał aż spłonął cały rękopis słowa Bożego. Dostojnicy nalegali na króla, aby tego nie robił, ale to nic nie dało. W odpowiedzi na to, co uczynił Joakim, Bóg polecił Jeremiaszowi, aby przez Barucha spisał kolejny zwój powtarzający treść spalonego. W nim Bóg znowu zapowiedział nieszczęścia, jakie spadną na Judę. Objawił też, że Jojakim za swoją bezczelną ignorancję marnie zakończy życie. Jego zwłoki wyrzucone za mury Jerozolimy będą gniły w skwarne dni i chłodne noce. Popatrzmy na Księgę Jeremiasza, 36 rozdział, przeczytajmy wersety od 21. Wtedy król posłał Jechudiego, aby zabrał zwój i przyniósł go z komnaty kanclerza Eliszamy. I czytał go Jehudi wobec króla i wobec wszystkich książąt, którzy stali przy królu. A król mieszkał wtedy w pałacu zimowym. Był bowiem miesiąc dziewiąty i ogień płonął przed nim na palenisku. Gdy tylko Jehudi przeczytał trzy czy cztery kolumny, król odciął je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku, aż cały zwój spłonął w ogniu paleniska. Ale nie przerazili się i nie rozdarli szat ani król, ani jego słudzy, którzy słyszeli wszystkie te słowa. A chociaż Elnatan i Delajasz i Gamariasz nalegali na króla, aby nie palił zwoju, jednak on ich nie usłuchał. Owszem, król rozkazał Jerachmeelowi, synowi króla, i Serajaszowi, synowi Azriela, i Szelemiaszowi, synowi Abdeela, aby pochwycili pisarza Barucha i proroka Jeremiasza, lecz pan ukrył ich a gdy król spalił zwój ze słowami, które spisał Baruch pod dyktando Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Weź sobie znowu inny zwój i napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. A o Jojakimie, królu judzkim, powiedz. Tak mówi Pan. Spaliłeś ten zwój, mówiąc, dlaczego tak napisałeś na nim? Król Babiloński na pewno przyjdzie i zniszczy tę ziemię i wytępi z niej ludzi i zwierzęta. Dlatego tak mówi Pan o Joiakimie królu judzkim: Nie będzie miał nikogo, kto by zasiadł na tronie Dawida, a jego trup będzie wyrzucony na skwar we dnie i na chłód w nocy. Sześć lat później, to jest w 598 roku przed naszą erą, podczas drugiego już zajęcia Jerozolimy przez Babilon, jakim zakończył w niesławie życie, dokładnie tak jak Bóg zapowiedział. A jak pan Jezus traktował Biblię? Czym było dla Chrystusa Pismo Święte? Jakie znaczenie miało dla zbawiciela Słowo Boże? Oczywiście musimy pamiętać, że za dni Chrystusa nie było jeszcze Nowego Testamentu, tylko Stary Testament. Dla Pana Jezusa Biblia była jedynym i najwyższym autorytetem wiary. Podczas swojej publicznej działalności, od chrztu w Jordanie w 27 roku do wniebowstąpienia na górze oliwnej w 31 roku, Chrystus cenił Stary Testament jako słowo Boże. Gdy nauczał, dyskutował lub rozmawiał albo udzielał odpowiedzi na pytania, powoływał się na spisane słowo Boże. Cytował fragmenty Biblii albo odsyłał do niej. Po chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pustynię judzką, by poprzez post, modlitwę i kontemplację przygotować się do swojej misji. Po 40 dniach postu i modlitwy, gdy był w stanie skrajnego wyczerpania i osłabienia, a więc w momencie, w którym człowiek jest jak najbardziej podatny na pokusy, by sobie pomóc, szatan przypuścił na niego atak. Postawił mu trzy propozycje. Aby dla zaspokojenia głodu zamienił kamień w chleb. A skoro jest synem Bożym, sprawdził to i skoczył z dachu świątyni jerozolimskiej w nadziei, że aniołowie go ocalą i żeby zamiast umierać za świat, złożył szatanowi pokłon, a on w zamian odda mu panowanie nad Ziemią. Na wszystkie te sugestie pan Jezus odpowiadał cytatami z pisma świętego Starego Testamentu. Oddajmy teraz głos Ewangelii Mateusza. I tam w Ewangelii Mateusza czytamy czwarty rozdział od wersetu pierwszego po jedenasty. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu. Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł: Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni, i rzekł mu: Jeżeli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił pana boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: To wszystko dam ci. Jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon, wtedy rzekł mu Jezus: idź precz szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Za każdym razem Chrystus odpierał pokusę, odpowiadając: napisano. Napisane jest również, albowiem napisano. Chrystus wypędził ze świątyni jerozolimskiej handlarzy i wekslarzy, a potem, nauczając, dokonywał tam uzdrowień. Dzieci zaś wykrzykiwały radosne uwielbienia ku jego czci. Oburzeni tym przywódcy żydowscy ganili Chrystusa za to. Wtedy Jezus powołał się na proctwa Starego Testamentu, wyjaśniając zaistniałą sytuację. Popatrzmy teraz na Ewangelię Mateusza, i tam rozdział 21 i werset 16, gdzie jest zapisane: I rzekli mu: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę? Proszę zauważyć, że Chrystus swoją odpowiedź opartą na cytacie z Księgi Psalmów rozpoczął od pytania, czy nigdy nie czytaliście? W ten sposób odesłał Żydów do lektury psalmów, aby sami mogli poznać proroctwa o Mesjaszu. Gdy Jezus tłumaczył, i uzasadniał swą boską misję zbawienia świata. Odsyłał słuchaczy do proroc mesjanistycznych Starego Testamentu. Ewangelista Mateusz zanotował, że pewnego razu Jezus zapytał ich. Czytamy 21 rozdział i werset 42. Rzecze im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w Pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Proszę zauważyć, że Chrystus znowu odesłał swoich oponentów do uważniejszego czytania Pisma Świętego, pytając ich: Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Wśród przywódców żydowskich. Wyróżniali się saduceusze. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie zmarłych. Pewnego razu zadali Jezusowi takie pytanie, że sądzili, iż nie odpowie na nie i skompromitują go i wiarę w zmartwychwstanie. Opowiedzieli mu o kobiecie, która miała siedmiu mężów. Po śmierci poprzedniego męża stawała się żoną następnego, aż w końcu i ona zmarła. Wtedy triumfalnie go zapytali, którego męża będzie ona żoną, gdy nadejdzie dzień zmartwychwstania. Jaka była odpowiedź Jezusa? Popatrzmy na 22 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 29. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Proszę zauważyć, że pan Jezus uświadomił saduceuszom, że ich błędne wierzenia wynikają z nieznajomości Pisma Świętego. Wytknął im, że nie znają słowa Bożego, a pretendują do roli religijnych przywódców narodu. Łukasz opisał zdarzenie dotyczące rozmowy żydowskiego zakonnika i Jezusa na temat tego, jak dostąpić żywota wiecznego. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza, tam rozdział 10 i przeczytajmy sobie wersety od 25 po 26. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? Gdy uczony w zakonie zapytał Chrystusa, co czynić, aby dostąpić żywota wiecznego, pan Jezus nie odpowiedział wprost. Na pytanie odpowiedział pytaniem, co napisano w zakonie, jak czytasz? Jezus skierował go do Pisma Świętego, wymusił, aby zaczął myśleć i rozumieć naukę świętych ksiąg, aby samodzielnie zaczął wyciągać wnioski z lektury objawienia Bożego. Doprowadził do tego, że zakonnik sam odpowiedział, gdy przypomniał sobie znane mu na ten temat fragmenty Starego Testamentu. W Kościele Apostolskim dla apostołów i pierwszych chrześcijan Stary Testament i powstający Nowy Testament były źródłem wiary prowadzącej do zbawienia. Apostoł Jan wyraził to następującymi słowami, które zapisał w swojej Ewangelii. Otwieramy Ewangelię Jana, 20 rozdział, popatrzmy na wersety 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Dochodzenie Bożej Prawdy bez oparcia o Pismo Święte. Jest bez sensu. Tylko Biblia jest nieomylnym wyznacznikiem Bożego Objawienia, wzorcem prawdy. Rozumiał to doskonale apostoł Paweł, który napisał w drugim liście do Tymoteusza następujące słowa, które pragnę teraz odczytać. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset szesnasty. Całe pismo. Przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Dlatego, gdy Paweł zwiastował Chrystusa i przekonywał rodaków, że jest on obiecanym Mesjaszem, czynił to na podstawie ksiąg Starego Testamentu. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich opisujących historię pierwszych chrześcijan. Tam 17 rozdział od wersetu pierwszego po trzeci. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska, Paweł zaś według zwyczaju swego Poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i z wstać. Tym Chrystusem mówił: Jest Jezus, którego ja wam głoszę. Łukasz zapisał, że Paweł rozprawiał z Żydami na podstawie pism. Z czasem w Kościele Powszechnym Pismo Święte zaczęło schodzić na bok. Jego miejsce w katechezie zajęła tradycja, uchwały soborów, papieskie bulle i encykliki. Kościół coraz bardziej oddalał się od wzorców biblijnych. Narastająca przepaść między doktrynami Kościoła a nauczaniem Pisma Świętego stawała się coraz wyraźniejsza. Biblia obnażała odstępstwo Kościoła, to też jego hierarchowie starali się nie dopuścić, aby dostała się w ręce ludu. W XI wieku papież Grzegorz VII oświadczył królowi czeskiemu: Panu Bogu upodobało się, i podoba się jeszcze dziś, żeby Pismo Święte pozostało nieznane. Ażeby ludzi do błędów nie przywodziło. Sobór w Tuluzie w 1229 roku wydał pierwszy oficjalny zakaz czytania Biblii. W XIII wieku papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii w ogóle. W XVII i XVIII wieku papieże Inocenty XI, Klemens XI i Klemens XIII Zakazywali ludowi czytania Biblii. W XIX wieku papież Grzegorz XVI nazwał towarzystwa biblijne rozpowszechniające Pismo Święte powszechną zarazą. Po nim papież Pius IX nazwał Biblię trucizną. W 1897 roku papież Leon XIII wydał spis ksiąg zakazanych indeks librorum prohibitorum i w nim figuruje Biblia, jeżeli tłumaczona jest na język ojczysty. Zwolennicy Pisma Świętego byli prześladowani, a Biblię niszczono. W 1315 roku na rynku Świdnicy, na Dolnym Śląsku, spalono żywcem grupę około 50 waldensów w tym kobiet i dzieci. Waldensi byli pierwszymi w Europie posiadaczami przekładu pisma świętego na język ojczysty. Z tego powodu stali się obiektem ostrych prześladowań ze strony Kościoła Panującego. W XVI wieku za namową Jezuitów Mikołaj Krzysztof Radziwił Sierotka wykupił egzemplarze Biblii Brzeskiej, której tłumaczenie i druk w 1563 roku ufundował jego ojciec Mikołaj Krzysztof Radziwił Czarny i spalił je demonstracyjnie na rynku wileńskim. W XVI wieku Wielka reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra na nowo wyniosła Pismo Święte do roli najwyższego autorytetu i wzorca wiary. Reformatorzy ogłosili zasadę sola scriptura, tylko pismo. W kwietniu 1521 roku na Sejmie w Wormacji stanął oskarżony o herezję Marcin Luter. Dostojnicy Kościoła Katolickiego przed władcami świeckimi i cesarzem Karolem V zażądali od Lutra odwołania swoich poglądów. Luter odpowiedział: Proszę Jego cesarski Majestat i Was znamienici książęta oraz każdego tu obecnego, aby powołując się na słowa proroków i apostołów. Udowodnili mi, że zbłądziłem. Gdy tylko zostanę przekonany, odwołam każdy błąd i pierwszy wrzucę w ogień swoje książki. Kardynałowie zignorowali prośbę Lutra i żądali, by podporządkował się kościołowi. Wtedy Luter uroczyście oświadczył: Ponieważ Wasza Wysokość. I zebrani tu panowie żądają ode mnie prostej odpowiedzi, dam więc im taką: Nie mogę podporządkować swej wiary ani papieżom, ani soborom, ponieważ wiadomo wszystkim, że często się mylili i zaprzeczali sobie. Dlatego dopóki nie zostanę przekonany przez świadectwo Pisma Świętego. Dopóki moje sumienie nie będzie w zgodzie ze Słowem Bożym, dopóki nie mogę i nie odwołam swych nauk. Jak tu stoję, nie mogę inaczej. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Luter potraktował Kościół katolicki z szacunkiem i powagą. Poprosił, aby ojcowie Kościoła wzięli do rąk Biblię i wskazali w niej prawdy, wiary, zaprzeczające jego poglądom. Obiecał, że jeśli jego poglądy będą niezgodne z Biblią, odwoła i spali swoje książki, i podporządkuje się papieżowi. Jaka była odpowiedź Kościoła? Klątwa i śmierć ogień i wojna. Przeciwko wszystkim, którzy chcieli żyć i wierzyć według zasad Pisma Świętego. Żyjmy zgodnie z zasadami Pisma Świętego. Odsuńmy doktryny i praktyki niemające uzasadnienia biblijnego. Naszym najwyższym autorytetem niech będzie Pismo Święte. Uczyńmy je fundamentem zbawienia. Poświęćmy czas, aby je poznawać. Prośmy Ducha Świętego, by dał nam jego zrozumienie. Gdy dotkną nas trudności, pozostańmy wierni Biblii, jak Szymon Antoniak. Weźmy sobie do serca apel Boga, skierowany do nas. Przez Proroka Izajasza w 34 rozdziale Jego księgi: Badajcie pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i Jego duch je zgromadził. Wszyscy pragnący otrzymać wydruk dzisiejszego materiału. Proszę, aby nas o tym powiadomili, a my wyślemy mailem. Pamiętajcie, że na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy tam literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, jeśli znajdziecie coś dla siebie interesującego, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Polecam bezpłatne broszury. Poznajmy się o historii, organizacji i doktrynie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz dziesięć Bożych Przykazań o treści, znaczeniu i zmianach w dekalogu poczynionych przez Kościół. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.